Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchidalii. Dzisiaj ciasto idealne na Mikołajki, czyli spód z ciasta czekoladowego, lekki, piankowy i śmietankowy krem i truskawkowa galaretka. Myślę, że bardzo posmakuje szczególnie dzieciom. Ale zanim do przepisu przejdziemy, przypominam, że jest w sprzedaży cały czas moja nowa książka, prawie 80 przepisów, najlepszych przepisów z kanału YouTube Orchidalii. Do każdego przepisu jest dołączony film, do którego można przejść łatwo za pomocą dołączonych do przepisów kodów QR. Zapraszam do zakupów. Więcej szczegółów na książkaorchideli.com. A dodatkowo w ofercie świątecznej już od kilku dni pojawiła się możliwość zamówienia tej książki w specjalnych świątecznych opakowaniach. Także macie wszystko na gotowo. Wystarczy tylko położyć pod choinką albo wręczyć na Mikołaja. Opakowania prezentowe są dwa. Jedna wersja mikołajowa i jedna taka typowo świąteczna. Jeśli zamówicie w tych wersjach, to dostaniecie książkę po prostu gotową i zapakowaną według wybranego wzoru. Zapraszam. Naciśnijcie też koniecznie przycisk subskrybuj. Przed świętami makowce, orzechowce i pierniczki będziemy odmieniali przez wszystkie przypadki, a ja zadbam o to, abyście znaleźli tutaj przepisy, jakich nigdzie indziej nie ma, więc zapraszam. A teraz czas już na nasz przepis. 1/1 szklanki mąki pszennej, 1 płaska łyżeczka sody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli i 2/3 szklanki cukru mieszamy razem. 100 g masła, 2 pełne łyżki ciemnego kakao, u mnie mniej więcej 1/3 szklanki i 2 łyżki miodu. Rozpuszczamy razem, po czym ogień wyłączamy i dolewamy szklankę mleka, mieszamy, po czym dodajemy jeszcze 3 duże jajka. Na koniec dosypujemy suche składniki i ponownie dokładnie mieszamy. Można tutaj użyć miksera, jeśli ktoś bardzo chce, ale miksujemy na najniższych obrotach i tak krótko, jak jest to tylko możliwe, aby nie spowodować zakalca. Po wymieszaniu ciasto od razu przelewamy do wyłożonej papierem blaszki 24x35 cm i również od razu ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika 180 stopni bez termoobiegu lub 160 z termoobiegiem. Na drugi poziom od dołu. Ciasto pieczemy przez 30 minut lub do suchego patyczka, a po upieczeniu od razu wyjmujemy je z piekarnika i dokładnie studzimy. 4 płaskie łyżeczki żelatyny, zalewamy 1/3 szklanki zimnego mleka i odstawiamy, aby żelatyna napęczniała na mniej więcej 10 minut. Gdy tak się stanie, podgrzewamy ją krótko w mikrofali bądź wstawiamy do gorącej wody, aby się rozpuściła. Całość chwilę studzimy, jeśli jest podgrzana bardzo mocno, ale w tym wypadku akurat lepiej jest, żeby żelatyna była za ciepła, dodając ją do kremu, niż za zimna, bo to spowoduje grudki. 2 serki danio waniliowe i około 2 łyżek płynnego miodu. Miodu można dodać dużo więcej, jeśli lubicie bardzo słodkie kremy. Mieszamy razem. I teraz do wysokiego naczynia lub dużej zimnej miski wlewamy 2 niepełne szklanki zimnego mleka i dosypujemy 2 opakowania śnieżki. Całość najpierw delikatnie mieszamy, a później ubijamy przez 4-5 minut na najwyższych obrotach miksera. Do serków danio dolewamy ciepłą żelatynę, przypominam ciepłą, ponieważ jeśli dodacie za zimną, zrobią się grudki. Po czym dodajemy ubitą śnieżkę i tym razem mieszamy już delikatnie, najlepiej łyżką bądź trzepaczką. Gotowy krem od razu wylewamy na schłodzony spód i całość wstawiamy do lodówki na 30 minut. W tym czasie 3 galaretki truskawkowe rozpuszczamy w 4 szklankach, czyli 1 litrze gorącej wody i odstawiamy do przestudzenia. Gdy galaretka zacznie tężeć, wylewamy ją na ciasto i całość wstawiamy do lodówki przynajmniej na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Smacznego!